Hi, to Julia z Horses. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj saddle fitting, czyli dopasowywanie siodła. Zazwyczaj taka wizyta saddlefittera polega na tym, że przyjeżdża on do nas do stajni, w bagażniku ma około 5 siodeł testowych, możemy sobie je sprawdzić, zobaczyć, w którym jest nam najwygodniej i w którym najlepiej się czujemy. My natomiast zrobimy jeszcze mocniejszą akcję, bo wszystkie siodła, które będziemy robić, zrobimy totalnie na wymiar. Będziemy mierzyć konie tak, aby siodła pasowały idealnie do ich pleców. Zapraszam! Zaczynamy od wyznaczenia białą kredką krawędzi łopatek. Następnie wzdłuż linii kręgosłupa wyznaczamy odcinek piersiowy, jego początek i koniec, tym samym wyznaczając miejsce, w którym siodło powinno przylegać do pleców. Później za pomocą miarki mierzymy odległość od krawędzi łopatki do końca odcinka piersiowego i porównujemy z obu stron, czy któraś z łopatek jest mocniej cofnięta. Ponad 2 cm różnicy, czyli ta prawa strona będzie u niej krótsza. Ale że ta łopatka nie jest aż taka bardzo odstająca, to może to nie być takim dużym problemem w ruchu jak u klawiata. Następnie, dzięki temu niebieskiemu drucikowi, który nazywa się krzywik, przenosimy na kartkę kształty i wymiary, co jest później pomocne w trakcie procesu szycia siodła. Co więcej, pomaga to po prostu śledzić zmiany w budowie konia podczas kolejnych wizyt. Robimy to oczywiście na początku odcinka piersiowego i na jego końcu. Natomiast dwie ostatnie czynności to nic innego jak mierzenie rozstawu i rozmiaru łęku. Czas na sprawdzenie tego w praktyce, więc pierwsze siodło już na plecach. Musimy sprawdzić, czy wszystko ładnie przylega. Tutaj już kolejne. No i to leży najlepiej, więc robimy fotki, jak chcemy, żeby wyglądało. Przydałoby się również dopasowanie siodła, w którym będziemy jeździć do czasu, aż nie zrobimy wielkiego unboxingu siodeł. Odsuwanie się w tył. Ewentualnie, jeśli to jeszcze by nie wystarczyło, no to wtedy bym po jednej wkładce dołożyła na tył, żeby troszeczkę poziom podnieść. Okej, mamy to, a więc czas na klarneta, który pomoże również wybrać siodło najbardziej pasujące do mnie. U klarneta oczywiście lecimy z dokładnie taką samą kolejnością, a jak już wszystko zmierzymy, będziemy wsiadać. Z obecnych na miejscu siodeł wybieramy to, które wydaje się na ten moment być najlepszym dla mnie i dokręcamy odpowiedni rozstaw łęku. Takie gotowe siodło zakładamy na gołego konia i sprawdzamy, czy wszystko przylega jak powinno. Kiedy wsiadłam, pani Zuzia sprawdzała, jak siodło zachowuje się względem łopatek i czy są jakieś miejsca, którym należałoby się ewentualnie przyjrzeć. Następnie sprawdziłyśmy, czy siodło na pewno równo leży i nie uciska bardziej lub mniej którejś ze stron. Oczywiście okazało się, że klarnet ma tak wysuniętą prawą łopatkę w tył, że totalnie usadza mnie w drugą stronę. Pół minuty później podeszła do nas pani Zuzia i włożyła dłoń pod tylny łęk, ale tylko z prawej strony.
początkowo siedziało mi się strasznie dziwnie, ale w końcu siedziałam równo. Narmiot, będziemy wreszcie dobrze jeść. I później jakby trener zwraca uwagę cały czas jej sobie. No. Siedzisz krzywo. Tak, siedzisz krzywo, ale to nie rozwiązuje tego problemu, no bo jakby ci się korygujesz, a siadło dalej ci nie za krzywo i tak naprawdę wracamy do tego miejsca. Oh yeah. Ale... Ja osobiście nie jestem aż takim zwolennikiem wysuwania tych spinek do przodu, bo to też zawsze trochę więcej wchodzi koniowi na łopatki. Mhm. Chyba, że jeździsz na bardzo długie budy albo lubi jeździć na motocyklach strzelonach, no to wtedy ma to sens. Nie. Ale jeśli nie należy do tej grupy jednej lub drugiej, to myślę, że nie. No więc po dołożeniu wkładek z prawej strony ruszyliśmy galopem, trochę siedząc na dupie, trochę w półsiadzie, no i pani Zuzia poprosiła nas o przekątną, a więc czas na coś, w czym się specjalizujemy. Spóźniony lotny. No i dobra, w drugą stronę to samo, tym razem z dodatkiem, bo klarnet jeszcze podczas tej spóźnionej lotnej zdążył się zesrać. No i na koniec jeszcze mikrokrzyżak, tylko w kasku, nie róbcie tego w domu. Mikrokrzyżak miał tylko potwierdzić, że to siodło jest super. To by było na tyle, moi kochani. Dzisiaj było oczywiście tylko dokładne mierzenie koni i wybieranie, w którym kierunku szukać siodła najwygodniejszego dla mnie. Wiadomo, że w 15 minut nie zdecyduję, w którym siodle jeździ mi się najwygodniej, a więc przez najbliższe 2 tygodnie czeka nas testowanie siodeł. Obiecuję, że będą z nich na pewno świetne odcinki, a teraz nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, zostawić łapki w górę i swojej opinii w komentarzu. Buziaki! Hi, aha. My będziemy dzisiaj konia totalnie k***ać. Nie, tak właśnie to nie wygląda wcale. W innym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku, masło maślane, dobrze. My zrobimy wtedy... Było już tak dobrze. W którym najlepiej się i czuje...